Cześć, pamiętacie, jak jeszcze jakiś czas temu, nie tak dawno, minister Ziobro mówił, że oni będą tworzyć jakieś prawo takie, żeby obce korporacje medialne, takie jak YouTube, Google, Facebook i tym podobne, żeby one w Polsce, żeby musiały respektować polskie prawo, żeby ludzie mogli się wypowiadać i żeby było fajnie i żebyśmy byli zadowoleni. No tak jeszcze jakiś czas temu mówił Ziobro. No to są jego słowa, możecie sobie sprawdzić to w historii. W historii wpiszcie sobie w Google albo w inną wyszukiwarkę i tak mówi minister sprawiedliwości, że oni to będą tworzyć. No i ja tak myślę, że jak większość pomyślało sobie, no fajnie, no bo będzie można mówić i będzie fajnie. No ale tutaj jednak zrobili nas bambuko, po prostu nas okłamali. Zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie nas okłamano. Nie pierwszy raz nas okłamano, ale tym razem zrobili coś naprawdę, według mnie, bardzo wstrętnego wręcz, ohydnego i paskudnego, ponieważ z jednej strony mówią, że będzie tak, a z drugiej strony robią zupełnie coś innego. Moi drodzy, rząd planuje wprowadzić coś takiego, jeśli w mediach społecznościowych, czy to Google, czy to Facebook, czy jakieś inne, ktoś napisze coś sprzecznego z narracją mainstreamu wobec dziewiętnastki. Jeśli te social media, tak zwane media społecznościowe po polsku, bo jesteśmy w Polsce, nie usuną tego, no to zapłacą duże kary. Zapłacą 1 000 000 złotych kary. I jaki jest morał tej historii? Ano morał tej historii jest taki, że te media będą się bały rządu, że zapłacą karę i będą kasowały, banowały, usuwały wszystko to, czego rząd nie chce widzieć na social mediach. I tutaj pokazuje dobitnie to, że nas okłamali, że nas oszukali. Moi drodzy, jest to w 100% sprzeczność z tym, co jeszcze nie tak dawno mówił Ziobro, że oni będą walczyć z cenzurą, że będą nas tutaj bronić. Nic bardziej mylnego, bo oni będą robić wręcz coś zupełnie innego, coś dziwnego, wręcz dziwnego. Będą nakładać kary na media społecznościowe, jeśli te nie usuną i będą przymykały oko na to, że na przykład ktoś coś napisze innego, sprzecznego. Ja bym nawet tych social mediów społecznościowych nawet jakoś nie krytykował bardzo, no bo słuchajcie, no bo to jest jedno, dwie strony medalu. No z jednej strony oczywiście one są jakie są, no tutaj jest totalne dno, ale z drugiej strony nawet gdyby chciały, to nie mogą, bo zapłacą karę, więc będą banowały i jeszcze raz banowały wszystkich tych, którzy będą mówić coś innego na temat dziewiętnastki. Bo do tej pory to tylko było tak, że coś tam było, ale przedostawało się. No a tym razem rząd, ten, który sprawuje władzę w Polsce, będzie tworzy już takie prawo, że nie będzie można mówić, ponieważ będą kary finansowe dla tych mediów społecznościowych. Jest to kłamstwo ze strony rządu, ponieważ nas okłamali. No, mnie zwyczajnie okłamali, kłamcy. Jak podaje Wirtualna Polska, dzisiaj rano ten artykuł się pojawił, ja wam zacytuję. 1 000 000 kary za fake newsy o 19. Planują bat na social media. Nawet 1 000 000 złotych kary dla firm, które nie usuną nieprawdziwych treści dotyczących 19 lub hejtu wobec lekarzy z mediów społecznościowych. To założenie projektu ustawy, który powstał w kancelarii premiera. No, proszę bardzo, u pana Morawieckiego. To krok w dobrym kierunku, uważają lekarze. Eksperci zauważają, że projekt KPRM jest sprzeczny z pomysłem Rady Wolności Słowa, czyli pomysłem Zbigniewa Ziobry na regulowanie mediów. No i właśnie to jest to, o czym ja mówiłem. Z Ziobro najpierw mówił tak, a teraz mówią zupełnie coś innego. Czyli to jest jedna partia, ja wiem, że Ziobro to jest jedno, tam Kaczyński i jeszcze inni to jest drugie, ja to wiem, ale występują wszyscy wspólnie jako Zjednoczona Prawica, więc jak to możliwe? Ale dobra, poczytam wam dalej, bo tam Ziobro też jeszcze będzie występował. Teraz są cytaty takie tutaj napisane z tych mediów społecznościowych, na przykład urwiemy cię, bleble, zostaniesz rozliczony łącznie z zaborem mienia i wydalaniem wyższych. Tutaj teraz pokazują przykłady tych hejtów skierowanych wobec na przykład Simona Niedzielskiego itd., itd. Niedawno opisywaliśmy lekarkę, która pod wpływem stresu związanego z hejtem antywakcynowców poroniła. Kobieta odeszła z zawodu pod wpływem koszmarnych przeżyć. To było jak fala,
To były setki wiadomości, tysiące komentarzy, które nagle się pojawiły. Jestem przekonana, że to jest jakaś zorganizowana grupa, która skrzyknęła się w sieci, twierdząc, że dziś atakujemy tego i tego i się zaczęło. Wiecie, moi drodzy, ja absolutnie nie popieram hejtu wobec kogokolwiek, absolutnie. Jestem przeciwny i uważam, że nie wolno hejtować i nie wolno tym bardziej stosować jakichkolwiek gróźb karalnych wobec kogokolwiek, wobec nawet największych złoczyńców publicznych nie wolno tego robić, ponieważ jest to karalne i ja oczywiście tego nie popieram, ale tutaj nie o to chodzi, to jakby kompletnie nie o to chodzi, tutaj nie to jest najważniejsze w tym wszystkim, najważniejsze jest to, że oni chcą stworzyć prawo, żeby nikt nie mógł się wypowiadać, bardziej w tym kierunku, wypowiadać się. Nie w, jeśli chodzi o hejt, tylko bardziej wypowiadanie się. A z drugiej strony, co z wolnością słowa? Jeśli ktoś ma inne przekonania, inne jakieś spostrzeżenia, nie może tego powiedzieć. I to nie dlatego, że YouTube czy Facebook będą to usuwać, tylko bo to jest sprzeczne z ich polityką, tylko dlatego, że one zapłacą karę. A to, że usuwają same z siebie, no to jest oczywiście też druga strona medalu. Grupy antywakcynowców, cytuję dalej, które stoją za podobnymi akcjami, znalazły przyjazną przystań w portalach społecznościowych. Zamknięte grupy na Facebooku, kanały na YouTube, tysiące troli na Twitterze, lekarze są bezsilni. Gdy dziś znajdujemy hejterskie treści, wysyłamy zawiadomienie na policję oraz prosimy właściwe platformy, głównie Facebook, o usunięcie treści. O ile polskie portale, takie jak Wirtualna Polska czy Onet, momentalnie blokują i usuwają takie komentarze, to w przypadku zagranicznych portali społecznościowych, spotykamy się ze ścianą. Nic się nie dzieje, zero reakcji. Relacjonuje Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Reakcja rządu. Słuchajcie teraz. Lekarze od dawna alarmowali choćby Ministerstwo Zdrowia o patologicznej sytuacji i właśnie w odpowiedzi na te głosy w Kancelarii Premiera Rady Ministrów powstał projekt ustawy o ochronie zdrowia publicznego przed następstwami rozpowszechniania treści nieprawdziwych dotyczących dziewiętnastki, treści przestępczych kierowanych wobec osób wykonujących zawód medyczny. Odpowiada za niego Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, a obecnie pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Chcemy lepiej chronić szeroko pojęty personel medyczny przed mową nienawiści pojawiającą się w sieci. Platformy internetowe podejmują wprawdzie działania na rzecz zwalczania hejtu i nieprawdziwych informacji. Ja bym tutaj bardziej się skłaniał ku tych nieprawdziwych informacji. Nie są one jednak ani jednolite, a niewystarczające, a oba zjawiska nasiliły się w ostatnim czasie, mówi pan Cieszyński w rozmowie z Wirtualną Polską. Z projektu nowej ustawy wynika, że rządzący chcą przerzucić walkę z hejtem i fake newsami na właścicieli portali społecznościowych. Projekt zakłada, że każdy serwis społecznościowy posiadający w Polsce co najmniej 1 000 000 zarejestrowanych użytkowników będzie musiał ustanowić w kraju swojego przedstawiciela, do którego będzie można zgłaszać groźby lub treści nieprawdziwe. Ma on być znany z imienia i nazwiska, a jego dane kontaktowe mają być zamieszczone na stronie serwisu. Zgłoszenia będą mogli przesyłać tylko uprawnieni użytkownicy. Z ustawy wynika, że taka osoba będzie musiała mieć wyższe wykształcenie lekarskie w stopniu co najmniej doktora nauk medycznych. Prawo do jej wytypowania ma mieć 14 podmiotów, m.in. Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada Aptekarska. Każde zgłoszenie z groźbą lub fake newsem zgłaszane przez uprawnionego użytkownika do portalu będzie musiało być rozpatrzone w 24 godziny poprzez usunięcie treści, usunięcie konta użytkownika lub pozostawienie zgłaszanych treści bez żadnych działań. Nadzór nad tymi procedurami ma sprawować prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. A jeśli portale społecznościowe nie zastosują się do przepisów, czyli na przykład nie ustanowią przedstawiciela w Polsce, nie zamieszczą na stronach regulaminu w języku polskim lub nie będą rozpatrywały napływających zgłoszeń, mogą zostać ukarane karą w wysokości od 50 000 do 1 000 000 zł. Generalnie to jest dobra droga. Widzimy duży problem z hejtem, więc
to może być sposób na jego rozwiązanie. Na pewno nie chcemy być posądzeni o cenzurę internetu. Zależy nam tylko na tym, żeby ludzie nie pozwalali sobie na nienawiść w sieci, uważa Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Zawiedli kilka razy, jeszcze kontynuuję chwilkę. Andrzej Matyja podchodzi do projektu bardziej sceptycznie. Już kilkukrotnie zawiodłem się na obietnicach tego rządu, który zapewnia, że zależy mu na bezpieczeństwie lekarzy. Dlatego dopóki nie zobaczę konkretów, to nie uwierzę. Na razie mam poczucie, że jest przyzwolenie państwa na hejt. Spór z Ziobrą. O, słuchajcie. Izdebski, pan Izdebski zauważa jeszcze jedną ciekawą rzecz. Polski rząd w ogóle ze sobą nie współpracuje, a różni ministrowie konkurując zajmują się równolegle tymi samymi zagadnieniami, bo projekt Janusza Cieszyńskiego częściowo pokrywa się z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort Zbigniewa Ziobry planuje powołanie Rady Wolności Słowa, która miałaby nakładać kary od 50 tysięcy do 50 milionów złotych na właścicieli portali społecznościowych. No to jest to, o czym mówię. I fajnie, panie Ziobro, jest pan no fantastyczny. Pan będzie nakładał kary i pan będzie zezwalał na wolność słowa w sieci. Rewelacyjnie. Słuchajcie dalej, cytuję. Nie dość, że projekty trochę sobie przeczą, to zauważalny jest brak koordynacji różnych resortów w regulowaniu tego obszaru. Dziwne. Teoretycznie, jak Platforma ograniczy dostęp do informacji antywakcynowców na mocy ustawy Cieszyńskiego, to na mocy ustawy Ziobry taki użytkownik może oczekiwać, że Rada Wolności Słowa każe tę treść przywrócić. A kiedy nowe prawo walczące z hejtem może wejść w życie? Na razie nie wiadomo. Jak przekazał nam Cieszyński, nie jest możliwe określenie, jaki będzie termin jego wejścia w życie. Z tego artykułu pana Szymona Jadczaka z Wirtualnej Polski, szymon.jadczak@grupawp.pl, to jest mail do tego pana autora tego artykułu, który zacytowałem. Z tego wynika, że jest tak, no jak, że jest inaczej niż mówiłem na początku. Czyli tak, pan Ziobro nadal się upiera, żeby bronić wolność słowa, a inni chcą, żeby te portale płaciły milion kary. I teraz tak, wierzyć politykom, wierzyć panu Ziobrze, że jednak chce, żeby była wolność słowa. Poza tym pan Ziobro to ma iluś tam, nie wiem, 10 posłów i może sobie co najwyżej pomówić, a i tak pan Morawiecki, pan Niedzielski, pan Kaczyński grają zupełnie inne karty. Jak będą chcieli wprowadzać coś takiego, to wprowadzą, nawet jeśli pan Ziobro sobie będzie tworzył własne jakieś ustawy. Poza tym ja nie wierzę politykom i nie wierzę w żadne ich słowo. To tak jak PiS na przykład powołuje się za partię konserwatywną i partię patriotyczną. Oni mają z patriotyzmem tyle wspólnego, co ja z nie wiem z czym. Z udzielaniem spowiedzi świętej. No naprawdę. Coś w tym rodzaju. Coś w ten deseń. Ich patriotyzm kończy się na pójściu w Marszu Niepodległości. To jest ich patriotyzm. Więc jeśli teraz coś takiego się pojawi, jestem przekonany, że coś takiego wejdzie w życie, jestem przekonany. I to nie dlatego, żeby też przed hejtem bronić, bo to jest tylko taka wymówka. Tak naprawdę przed tym, żeby w Polsce ludzie nie mogli się wypowiadać. I na przykład, jeśli pójdą dalej na przykład, to te portale będą bały się publikować cokolwiek, co na przykład będzie niemiłe i niesympatyczne dla partii rządzącej. Czyli na przykład, innymi słowy, rząd obecny, który sprawuje władzę i kolejny też, bo to będzie już dla kolejnych, gratis, na tacy podane. Oni to odziedziczą w spadku, po tych, którzy są teraz teraźniejsi, przegrają wybory. Nikt nic nie będzie mógł powiedzieć na polityków. No bo będzie wszystko usuwane. Jeśli oni będą mieli w garści te media społecznościowe, no to sobie będą usuwać i na własne jakieś zapytanie, za jakąś prośbę, na przykład Kaczyński powie, panie tam z tego Facebooka, weź tam pan usuń ten artykuł, to zdjęcie, ten film, bo kurczę, on mnie obraża, a ja wyrażam sprzeciw wobec tego, no i będzie musiał usunąć, a jak nie zapłaci milion kary. Od 50 tysięcy, a myślę, że takie Facebooki to z milion. Nie? Wczoraj Facebook stanął rewelacyjnie, byłem zadowolony jak nigdy dotąd. Fantastycznie. Trzeba zrobić film o Facebooku. Moi drodzy, dla mnie politycy kłamią. Kłamią na każdym kroku. Kłamią
że nosy im tak szybko rosną, jak nawet Pinokio to miał krótszy nos, powiem szczerze, miał krótszy nos. Co dla nas oznacza to? A dla nas oznacza to, cała ta ustawa tyle, że nie będzie można powiedzieć pewnych rzeczy. Dlatego, że te media społecznościowe będą zmuszone usunąć, no bo jak nie usuną, no to dostaną karę. No więc nie są głupi, więc będą usuwać, żeby nie dostać kary. To jest logiczne, prawda? A to, że usuwają, to jest druga strona medalu, no bo usuwają, nawet gdyby nie otrzymywały żadnych kar, no to pod jakimiś tam nowymi kryteriami normalności i świata, no nie wolno mówić, nie wolno po prostu mówić, no nie wolno mówić niektórych rzeczy, bo to, wiecie, media przede wszystkim społecznościowe, też bym chciał zrobić o tym film, media społecznościowe zostały zrobione po to, nie po to, żebyśmy mogli sobie na Facebooku pogadać, wysłać zdjęcia, czy pokazać kotleta, którego zjedliśmy, tylko po to, żeby nawet nie tyle nas inwigilować, ale żeby nas prowadzić, jak na smyczy. Czyli tak, skręcamy w lewo, skręcamy w prawo, idziemy prosto, czyli żeby sobie wykreować w nas taką grupę, która zrobi tak, jak ktoś chce. Czyli ktoś coś pisze, to usuwamy, ktoś coś pisze, to pokazujemy, tak żeby ludzie szli w jednym kierunku. Po prostu media społecznościowe, taki Facebook został stworzony po to, żeby prowadzić ludzi jak owieczki. Po to, tylko po to. Przypuszczam, że przez CIA. CIA jest bogaty, więc stać ich, żeby płacić milion. Ziobrze. No, pan Ziobro teraz jest taki patriotyczny, fajny, bo on teraz wprowadza prawo. Tylko, wiecie, pan Ziobro to już tak wprowadza prawo od dawna, a jeszcze nic, żadnych konkretów. I powiem wam, że nie będzie żadnych konkretów. To jest tylko gadanie. To jest tylko gadanie po to, bo oni się teraz kłócą między sobą, żeby mieć jakichś tam wyborców. Mieli czas, mają możliwości, wprowadzają inne różne durnowate ustawki, ustawy, a nie mogą zrobić tego, no bo oni tego nigdy nie zrobią, bo oni tego nie chcą zrobić. Oni tylko tak mówią, że oni wprowadzą jakąś propolską blokadę dla tych wszystkich social mediów, żeby Polacy mogli się wypowiadać. To jest bzdura, oni niczego takiego nie wprowadzą. Oni nawet nie mają w planach czegoś takiego wprowadzać. Oni to tylko mówią przed kamerami, bo kłamstwo jest zawsze kłamstwem, ale prawda zawsze zwycięży. Pozdrawiam was i do usłyszenia. Cześć, pa.